Dawno, dawno temu, chociaż może nie, aż tak dawno temu to nie było, ale nakręciłem taki materiał na kanał GameTrail TV, czyli ten, który właśnie drogi widz oglądasz, o grach fantazy. Pokazałem wtedy swoje ulubione gry fantazy, oczywiście zdjęcia, tutaj opowieści, i inne historie. Ale że już jakiś czas od tamtego momentu minął, postanowiłem nieco odświeżyć tę listę, ale w momencie, kiedy przymierzałem się do tego, żeby nakręcić ten odcinek, zobaczyłem taką pewną prawidłowość, którą teraz chcę wam, z Wami się podzielić. Otóż, dawno, dawno temu, wiecie, były wydawane takie gry, może akurat ty nie, ale na przykład były wydawane takie gry jak Runbound, o tej gry, grze że nie będę dzisiaj opowiadał. Były wydawane takie gry jak, nie wiem, Descent i były to gry od razu można powiedzieć takie totalne przygodowe. Miały swoje dodatki, całą masę, później dodawano do nich aplikacje lub po prostu dodawano do nich różnego rodzaju dodatki, które rozszerzały nam nieco przygoda, ale kiedyś gry fantasy to w dużej części były gry przygodowe z całą masą dodatków, w które mogliśmy się zagłębić, zagłębić w tę historie, ale można powiedzieć te gry odeszły, no i jakoś niespecjalnie dzisiaj wydawcy chcą je wydawać. Oczywiście chcą i wydają je poprzez platformy wspieraczkowo, kickstarterowo, gamefoundowe i tam dostajemy zazwyczaj w podstawce niekompletny rozczłonkowany produkt, do którego możemy sobie dokupić całą masę rzeczy i wydamy na to, nie wiem, 1000-1200 zł i zobaczymy jak ta gra miała pierwotnie wyglądać. Ale, no właśnie, możemy, ale klimat już nie ten. Kiedyś rzeczywiście to wyglądało tak, że dostawaliśmy taką zamkniętą w pudełeczku, prawie że kompletną grę, do której dodawaliśmy sobie jakieś tam dodatki, które kupowaliśmy, ale już samo pudełeczko dawało nam sporo zabawy i nikt tutaj nie czuł się, przynajmniej w większości, oszukany przez wydawcę. No, Czasy się zmieniły, i dzisiaj ten klimat fantazy jest dodawany, można powiedzieć, kompletnie, totalnie do wszystkiego. To jest taki troszeczkę jak nie wiem, jakaś przyprawa, wymyślcie sobie jakąś przyprawę, która dodawana jest do wszystkich potraw, i tak bardzo często dzisiaj wyglądają gry fantazy. Czyli mamy sobie jakąś grę i wydawca zastanawia się, dobra, co zrobić, żeby tu jakoś sprzedać? Licencja nie, no za drogo nie mamy kasy. Dobra, dawaj, wpuścimy to w klimacie fantazy, orki, elfy, smoki, fru, i będzie to się całkiem dobrze sprzedawało. No i właśnie nie, dzisiaj mam takie wrażenie, że bardzo często się robi, a takich naprawdę przygodowych, przygodowych gier fantazy mamy niedużo. Szkoda. Ale cóż, tak jest, y, trzeba sobie z tym żyć, a to jest materiał o innych grach y, niż y, te, które przed chwilą zobaczyliście, przygodowych, które cały czas mam w swoim serduszku. W dużej części są do kupienia i można się w nie bardzo dobrze bawić. Tak więc herbaty wasze w dłoń! I jedziemy z tematem. Na początek zaczynamy sobie z czymś malutkim, czyli z grą, która jest pokręcona, a dokładnie instrukcja, co najmniej tak jak ustawa o podatku VAT, chociaż dobra, nie, tamto to w ogóle jest czarna magia, więc tutaj będzie Wam trochę prościej, ale i tak niełatwo jest wejść w tę grę, ponieważ, no... Ta instrukcja ma pewne mankamenty, których dość też daliśmy w momencie, kiedy sami tę grę Wam na streamie ogrywaliśmy. Ale niech Was to absolutnie nie odrzuci, chociaż już co po niektórych mogło, od bardzo dobrej gry. Małe, epickie podziemia, w której to będziecie mieli dwa akty. W pierwszym akcie będziecie chodzić, jest to kooperacja po budowanych podziemiach, czyli tam jest jak najbardziej sporo tej przygody, którą widzieliście w poprzednio pokazywanych grach we wstępie, gdzie budujemy sobie... Jakieś elementy. Mamy tam oczywiście w tle tego złola, którego musimy odnaleźć. No i oczywiście w finale go odnajdujemy i będziemy musieli go zaciukać albo on nas, bo, no bo taki jest zasadniczo sens gry. Czyli po prostu taki dungeon-budowany crawler, gdzie wchodzimy sobie do jakichś tam dziwnych pomieszczeń, walczymy, awansujemy, zdobywamy przedmioty, czyli kwintesencja fantazji, którą mamy zamkniętą w takim małym pudełeczku. Ja do tej gry mam jeszcze z jednego powodu sentyment, mianowicie dlatego, ponieważ małe epickie podziemia od tworzyły w Polsce Waszą kochani miłość do serii Tiny Epic i kiedy ta seria wielokrotnie próbowała przedostać się do krainy czarów jaką jest nasz piękny kraj to się nie udawało, a małe epickie podziemia sprawiły, że Wasze serca zapałały miłością właśnie do tego typu gier. I dzisiaj seria Tiny Epic wydawana w dużej części właściwie chyba tylko przez Galaktę cieszy się Waszym zainteresowaniem i możemy mieć takie kapitalne tytuły jak, nie wiem, Tiny Epic Zombie czy Czekamy na ktulu czekamy na grę o tron, mamy małe epickie wyprawy i wiele, wiele, wiele więcej, tak? Więc nigdy tego nie dziękowałem, ale małe epickie podziemia serdecznie Ci za to dziękuję. No to robi się wesoło, dorosły facet gada z grąchem, więc teraz opowiem o kolejnej grze i już tym razem z nią nie będę gadał. Mianowicie jest to gra pod tytułem Bestia. Bestia jest to tytuł, w której e, też macie na streamie, możecie sobie zobaczyć, jak ta gra wygląda w praktyce. O, to był ciekawy stream, szczególnie później, głosy po nim, e, ale dobra. Bestia jest to gra planszowa, w której naszym zadaniem jest, no właśnie, jeden z graczy będzie wcielał się w jakąś dziwną, tajemniczą bestię, która będzie miała swoje super zdolności, i to jest właśnie ten gracz, który będzie Starał się zrobić tam krzywdę. A znaczy nie tylko nam, ponieważ jeszcze tu jakieś owce trzeba porywać, jakichś tam domokrążców, arystokratów czy innych takich. Dzięki czemu, no właśnie, będziemy realizowali to, co bestia musi zrobić w ramach tą bestią, którą aktualnie jest. No i oczywiście będziemy mieli wszystkich tych, którzy będą starali się ją znaleźć. Jest to bardzo dobry tytuł mechanicznie, który ma pewne mankamenty wydawnicze, aczkolwiek szału z tymi mankamentami, przynajmniej w moim egzemplarzu, nie ma aż takich. Tak więc bestia bardzo mocno skradła mi serduszko. Bardzo lubię się wcierać właśnie w tych, którzy ścigają, w tych, którzy e, ścigają innych e, lub ewentualnie są ścigani, wiecie o co chodzi. E, przemiły, przefantastyczny tytuł. Dodatkowo ma taki mroczny klimat, mroczne e, są elementy wydania. No po prostu mi się to podoba. E, jeśli ktoś szuka takiej gry w stylu jeden przeciwko wszystkim, a ten jeden jeszcze jest ukryty i nie za bardzo wiemy, kto to gdzie to jest, no to bardzo proszę, bestia jest takim dobrym. Tytułem, gdzie część kooperuje przeciwko jednemu złemu, czyli bestii. A teraz gra, która będzie przedstawicielem pewnego gatunku, ale również tego, że czasy się zmieniają. Otóż kiedyś, dawno, dawno temu, przygodówki wyglądały tak, że mamy jedną planszę, w dużej części wszystko wrzucane do pudełka i będziemy wydawali pudełeczka, które będą dodatkami do tej gry. Później zaczęto kombinować, Desen, na przykład jest takim e, przykładem, i sprawdzimy, jak do tego wszystkiego, wszak każdy człowiek w telefonie, e, e, niestety czy stety, ma telefon, no to zobaczymy, jak aplikacje będą sprowadzały się do gier i sprawdzały się przy grach i tutaj ten eksperyment no, widać się powiódł, bo taki gier nastąpił bardzo duży wysyp, no to postwierdzono, no to pójdziemy o krok dalej, co by było gdyby zrobilibyśmy taką grę, gdzie wszystkie komponenty, czyli figurki malutkie, które akurat tutaj wkurzają i yy, yy, komponenty, z których będziemy budować, ale też karty, będą miały QR kody i na przykład część rzeczy albo dużą część historii przeniesiemy sobie do aplikacji, a Taka można powiedzieć gra Next Step, i bardzo proszę, tak właśnie wygląda gra Destinies, czyli gra taka narracyjna, w której będziemy mieli różnego rodzaju scenariusze, mamy swoje postaci, przeżywają przygody, i w ramach gry będziemy posuwali tę historię naprzód, no i oczywiście przeskakiwali dalej, dzięki czemu ta historia się buduje, 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 a my, no właśnie, my jesteśmy tymi osobami, które te historie przeżywają. I teraz mamy takie dwie szkoły. Tych gier przygodowych, ponieważ z jednej strony mamy taką szkołę, czyli aplikacja wróćmy wszystko tutaj, ale z drugiej strony mamy też duży dział gier, na przykład Tainted Grail, gdzie stwierdzono, dobra, zostawimy aplikację, damy taką dużą książkę, dzięki czemu to też będzie miało taką magię hmm, gry planszowej, kartki i papieru, dzięki czemu ludzie sobie będą sprawdzali te paragrafy, no i będą się wczuwali właśnie w ten papier, drewno, plastik, cokolwiek do gry jest wydane. To są, można powiedzieć, takie dwa bardzo widoczne oddzielniki dzielne tory, ale tego samego pionu, z tego samego korzenia wyrosły, czyli właśnie gier przygodowych, fantazy, do których dzisiaj się nieco inaczej podchodzi. Destinis jest to bardzo udany tytuł, który bardzo lubię i serdecznie polecam. Ten tytuł Grayla też, żeby nie było. Ale jeśli mamy dość różnych nieokreślonych światów fantazy, to bardzo proszę, mamy różnego rodzaju gry, które przeniosą nas do świata World of Warcraft, mamy gry, które przeniosą nas do świata gry o Tron i wreszcie mamy również gry, które przeniosą nas do świata Władcy Pierścieni. Teraz są takie dwie gry, które nie tylko że ze sobą konkurują, bo to też nie chcę tutaj w jakikolwiek sposób polaryzować, antagonizować. Nie, to nie o to chodzi, ale są takie dwie gry bardzo dobre, doskonałe, Wojna o Pierścień, świetna, fantastyczna gra która mniej niż Bitwa Pięciu Armii stawia nacisk na taki element y, walki. Dlatego po prostu Bitwa Pięciu Armii y, nieco bardziej tutaj mi się podoba, ponieważ mamy taki widok bardziej taktyczny, finałowy element Bitwy Pięciu Armii, gdzie jeden z graczy y, wciela się w tego złego, drugi w tego dobrego. Każdy będzie miał swoje y, zadania do wypełnienia, po którym będzie mógł znieść ręce i powiedzieć, ha, tak jest, to tym razem ja wygrałem. Gra do krótkich też się nie zalicza i to piękna otoczka, y, chociaż piękna to jest słowem pewnym nadwyrost, ponieważ gra wydana jest no, trochę moim zdaniem archetypicznie, ale jak ktoś takie tematy lubi, to Bitwa pięciu armii jest rzeczą, która chyba specjalnie na rynku nie jest dostępna teraz sobie przypomniałem, ale jakbyście mieli okazję pograć to to, to jest dobra nie taka lekka fantazygra. I na chwilkę się zatrzymamy przed tymi przygodami, e, fantazy, gdzie trup będzie słał się gęsto, a my będziemy awansować w poziomach, poznawać różne postaci, bla, bla, bla. No właśnie, ponieważ mamy teraz bardzo duży taki nurt, e, o którym Wam powiedziałem na wstępie do tego materiału, czyli gier, e, które po prostu się albo zamienia, albo po prostu dodaje się fantazji. I tak jak przy większości tego typu przypadków, jest to zabieg typowo na siłę, typowo po to, żeby sprzedać już znaną mechanikę, tylko po prostu ją inaczej ubrać e, i niespecjalnie mi się to podoba. Podoba, ale jeśli ktoś podejdzie do tego tematu konstruktywnie i zrobi to dobrze i doda coś więcej do gry, która już była. To wychodzi coś ciekawego. No i właśnie jednym z takich przykładów jest gra pod tyłem Na Skrzydłach Smoków, która pochodzi oczywiście w prostej linii od gry Na Skrzydłach. Ale jak ktoś by się mnie pytał, a pytacie dosyć często, czy gra Na Skrzydłach i Na Skrzydłach Smoków są to takie same gry? Nie, totalnie nie. Jeśli ktoś tak pisze w internecie, to mu nie wierzcie. Jeśli chodzi o Na Skrzydłach Smoków, zupełnie inaczej rozwiązany system surowców. Inaczej wyglądają te misje, które będziecie mieli w trakcie gry, inne ułożenie, inaczej będziecie dokładali smoków. Do planszy, tam jeszcze w ogóle będą musiały być jaskinie. No jest to widać przemyślane na skrzydłach. I stwierdzono, że już dobra, nie będziemy już tych ptaków męczyć, postanówmy coś zrobić, coś zmienić, ale niech to będzie miało sens ręce i nogi, nawet ma też skrzydła i nazywa się na skrzydłach smoków, czyli będziecie tworzyli sobie taki rezerwat przyrody, w którym to rezerwacie przyrody, będą smoki i Wy musicie zrobić wszystko, żeby tym smokom było doskonale. Czyli wiecie, tu jaskinia musi być taka, wiecie, total wypaśna, tutaj będzie musiał być smoczek czy mały, czy duży, będziemy musieli spełnić jego em, em, widzi, misie i ten... Oczywiście do nas przyjdzie, dzięki czemu będziemy mogli sobie wykładać różnego rodzaju karty i z tych kart będziemy później mogli odpalać akcje, dzięki czemu łatwiej nam czy pozyskiwać surowce właśnie, czy wypełniać poszczególne zadania. O, bardzo dobry, taki strategiczny nie, tytuł. Ubrany w smoki, które jeszcze na kartach prezentują się doskonale ale jeśli chcielibyśmy już może niekoniecznie budować sobie dungeon crawlerowo jakąś planszę a już Widelec, nie chcemy jakiejś gry gdzie po prostu dodano, posypano ją fantazją i zamieniono ją w grę fantazy tylko po prostu chcielibyśmy jakąś area kontrolkę, w której będziemy się tłuc. No oczywiście każdy ma swoje marzenia a wydawcy są po to, żeby nasze marzenia spełniać. No i teraz takie marzenie zostało spełnione w grze pod tytułem Tyrans of the Underdark nie będę wchodził teraz w tłumaczenie jakim Miało być, ale właśnie mamy naszych tyranów, którzy to tyrani, co robią tyranią, czyli będziemy mieli taką piękną planszę. Chociaż słowo piękne to też jest nadwyrost, otrzymujemy planszę, to jest lepsze sformułowanie, na której to będziemy mieli różne obszary, na której będą pojawiały się mroczne elfy. Wszak, jak tytuł wskazuje, mamy ten Underdark. No i teraz tak, mamy swoją początkową talię. Dzięki tej talii będziemy wprowadzali w życie nasze jednostki na planszy, będziemy zajmowali poszczególne tereny, za co będziemy dostawali punkty. Jak będziemy zajmowali główne miasta, to dostaniemy coś więcej. I ta nasza talia pozwoli nam również kupić dodatkowe karty, więc mamy element Area kontrolki z deck buildingiem połączonym i po prostu kupujemy sobie te karty, dzięki czemu mamy coraz to lepszą tardę, talię i jak będziemy tę talię mielić w trakcie dobierania kart, no to oczywiście będziemy robili coraz więcej, będziemy coraz groźniejsi, coraz bardziej będziemy się rozprzestrzeniać, albo pojawimy się w najmniej oczekiwanym miejscu i komuś narobimy Tararam. Więc jeśli ktoś lubi takie gry, w klimacie bardzo proszę Dungeon Dragons, to to proszę, jest też taki y, tytuł i mimo, że znowu pewne mankamenty wydawnicze, o czym wiemy i do nich nie będziemy wracać, pojawiają się przy tej grze, to cały czas jest to jeden z ciekawszych tytułów tego rodzaju, gdzie mamy area controlkę i karty i deck building, y, dzięki czemu będziemy mieli coraz to mocniejsze rzeczy na ręku. I na końcu mam dla Was jeszcze dwie gry. Pierwsza gra to Small World of Warcraft, czyli gra, która odnosi się oczywiście do World of Warcraft i do gry Small World, która już była grą fantazy, ale postanowiono jakiś czas temu wydać ją również w sieci World of Warcraft. Nie wiem, czy jakoś temat bardzo mocno chwycił, czy cały czas są do druki i my po prostu ich nie widzimy, ale zasadniczo gra jest cały czas dostępna na rynku, można sobie ją kupić. Jeśli szukalibyście czegoś w klimacie World of Warcraft, to taka dawno-dawno starotynka karcianka chyba jeszcze na stronie i sam można ją sobie kupić. Jest też pandemic, ale to omijajcie szerokim łukiem. No i również mamy Small World of Warcraft, czyli grę, w której area kontrolka będzie polegała na tym, że mamy sobie planszę. W tym przypadku ta plansza podzielona jest na wyspy, areał, jakkolwiek byśmy to znali. I mamy sobie nasze nacje, czyli mamy naszą nację plus cechę do niej dopasowaną. To się zmienia co grę, więc liczba kombinacji jest ogromna. Ta opcja, którą tutaj mamy dołączoną, plus nasza nacja, daje nam cechy, dzięki czemu możemy sobie zajmować zdobywać punkty, ale również no, mamy dodatkowe zdolności, które wynikają właśnie z tych dwóch elementów, dzięki czemu łatwiej nam się zdobywa punkty. Po jakimś czasie musimy tę nację zostawić, czyli ona wymiera, bierze sobie kolejną, więc no, dla niejednych jest to smutne, pasz dla mnie, a dla niektórych jest to też ciekawe, ponieważ zdobywamy nowe, ciekawe tereny nową grupą. To w sumie też dla mnie jest ciekawe. Dlatego Small World of Warcraft zawsze serdecznie polecam. A w klimacie World of Warcraft, no to akurat tutaj to dobrze zadziałało i całkiem dobrze wygląda. A kolejny tytuł to papierowe podziemia. Słuchajcie, papierowe podziemia jest to gra, w której będziemy prowadzili ekipę czterech śmiałków. Więc tak klasycznie wpadamy sobie do tytułowych podziemi i naszym zadaniem jest zdobycie jak największej liczby skarbów. Tylko trzeba oczywiście uważać, żeby jakieś stwory nas nie uwaliły. Wszystko robimy za pomocą ołóweczka i po prostu będziemy sobie rysować na przygotowanych kartkach. Jest to gra, która z tego co wiem zniknęła ze sprzedaży. Z tego co też wiem, ale to wiadomo, żyjąc w pewnej wańce mogę nie mieć tam szczegółowych danych. Przynajmniej ludzie z mojego otoczenia no, chcieliby powrotu tego tytułu. Tutaj wydawca, nie wiem czy była ta sprawa jakoś tam wyciągana wydawcy czy nie, raczej chyba o tym nie myśli, a szkoda. Dlatego jeśli mielibyście papierowe podziemia i moglibyście sobie zagrać, zobaczyć co to jest za tytuł, zobaczylibyście, że jest to bardzo... Przyjemna gra fantazy. I to tyle, kochani, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki element dotyczący gier fantazy Wam się podobał. Starałem się właśnie mówić o takich grach, które cały czas będziecie mogli sobie kupić, powiedział Piotruś na tle papierowych podziemi. Ale większość w z tego odcinka cały czas jest w sklepach i na Was czeka. Może po prostu trafi do Was i będziecie się świetnie przy tych grach bawić. Piszcie oczywiście komentarze, które jeszcze gry warto byłoby z klimatu fantazy polecić. Na pewno wiele osób z Waszych wpisów skorzysta. Tak jak to drzewiej bywało. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału GameTroll TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam!